No już tam nie denerwuj się, otwórz szampana i ciesz się, że niedługo pojawi się nowy update w GTA Online. A co będzie konkretnie w tym update'cie? Kosmici. Moim zdaniem będą to kosmici. Nie wiem, nie mam pojęcia, co Rockstar tym razem wymyśli, ale kurde, zastanawiam się, co to może być. Przebierzemy szybko Asukę i zobaczymy, czy ja coś tam w magazynach mam zgromadzone, żeby zarobić na ten update. Dostałem 260 chyba 5 tysięcy, czy 263 tysiące, gdzieś koło 260 tysięcy dolarów za to, że się zalogowałem między chyba 27 a 20. A 6 marca, czy coś takiego, już nie pamiętam, jak to tam dokładnie było. Tak czy inaczej, dostałem trochę kasy, bardzo fajnie, kasa mi się przyda, zwłaszcza na tym koncie. I no, skoro ją dostałem tak bardzo łatwo i lekko, to warto by było ją jakoś tutaj spożytkować szybciusio. Kupmy sobie jakiś skafander nowy i sprawmy, żeby ta suka jakoś tak wyglądała, bo powiem szczerze, nie wiem, co mi odbiło przed wyjazdem, ale ubrałem ją tak dosyć dziwnie, krótko mówiąc. Nie wiem skąd mi. Dlaczego tak zrobiłem? Coś mi strzeliło do łba po prostu. I tak wraca mi takie, wow, what the fuck, ja nie mogę w tym nagrywać odcinków, bo przecież mi ten komputer wywali przez okno, kurde, jak będę tak robił. No ale co ty tutaj robisz? Co, oglądasz odcinek, a jak tutaj wpadłeś? Weź subskrypcję, kliknij i żeby było wiadomo, że tutaj jesteś z powiadomień i tak dalej, bo YouTube naprawdę ostatnio wysyła jakoś dziwnie te powiadomienia. Na przykład jeden widz napisał mi, że ma włączoną subskrypcję i dzwonek u mnie na kanale, a okazuje się, że nie dostaje w ogóle powiadomień z opublikowania filmu z konkretnej gry. Na przykład lubi oglądać na YouTubie jakieś tam Minecrafty, nie Minecrafty, ale u mnie ogląda sobie też GTA, no nie? Powiedzmy. I nie dostaje powiadomienia o tym, że jest GTA, tylko dostaje powiadomienie o tym, że jest Scrap Mechanic, powiedzmy u mnie na kanale. Także kliknijcie mimo wszystko tą subskrypcję i dzwonek i wpadajcie na mój kanał. Pamiętajcie o mnie, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu po prostu, bo wiem, że to działa dziwnie czasami na tym YouTubie. Nie działa to dobrze. Wiecie co, mam tu gdzieś, nie chcę mi się upierać. Mam tutaj już gotowe fajne stroje. Wejdźmy sobie w styl i tutaj mam, o, zmień wygląd postaci. W sumie to by się przydało. Okej, mam fajny styl, tutaj już gotowy. Pięknie. Dobra, mamy Asukę. Jedziemy teraz. Tak, zrobimy się szefem. A, i tak zgodnie doszliśmy do wniosku pod ostatnim filmem z GTA 5. Akurat tuningowałem sobie nową furę. Był to Comet SR, na którego mnie nie stać i kupować nie chcę, dlatego że właśnie doszliśmy do wniosku, że nie ma teraz sensu kupować w GTA pojazdu, który nie wytrzyma chociażby jednej rakiety. I to jest prawda. Nie ma sensu, bo patrz, teraz jadę sobie takim samochodem, który. O, jest sobie, nie? I leci sobie nade mną opresor, albo nawet jakiś tam deluxon namierzy mnie i trach, nie ma mnie w ogóle, już, koniec. Dlatego najlepszym, jednym z najfajniejszych w ogóle pojazdów w GTA, samochodów do kupienia, moim zdaniem jest Dukes. Dukes ten opancerzony taki, fantastyczny. Dlatego, że no. Większość osób może go sobie odebrać za darmo, jeśli przenieśli sobie konto albo coś tam jeszcze innego złego zrobili. A część, tak jak ja sobie tutaj musiałem na PlayStation go sobie kupić normalnie za 600 tysięcy, ale moim zdaniem bardzo się opłaca go kupić. Jest szybki, fajnie się nim jeździ, zwrotny, no i wytrzymuje po tuningu maksymalnym chyba nawet 6 rakiet. Jest w stanie wytrzymać. Z tego, co mi tam pisaliście w komentarzach, nie ma sensu. Teraz naprawdę zrobi się niezły warhead tutaj na sesjach. Nawet są takie petycje tworzone przez społeczność graczy w GTA, tu społeczność graczy GTA, żeby sobie całkowicie zablokować na niektórych sesjach pojazdy takie jak Deluxo, takie jak Opresor, wyłączyć w nim rakiety, czy zrobić coś w tym rodzaju. Wiecie o co chodzi, żeby nie był taki zasrany Warhead jak jest teraz, albo żeby Akulet zablokować, która może znikać. Chociaż jeśli chodzi o Akulet, to ja bym jednak tutaj wolał, żeby została, no bo Akula jest fajna. Zresztą, na te wszystkie latające gówna, które was wkurzają, Opresory, Deluxo, najlepszym pojazdem jest. Jak myślicie, co?
ten zbugowany, mam nadzieję jeszcze zbugowany, Czernobog. I na niego mnie oczywiście nie stać, ale ja wiem, ja go testowałem na PC-cie, to jest cheat, to jest dosłownie cheat na te wszystkie latające pojazdy. Nie, nawet nie latające, on potrafi namierzać innych graczy jadących sobie w motocyklu przez budynki, przez ściany, przez w ogóle, nie wiem, skały, przez wszystko. Jest takie miejsce jedno w dosyć takim ścisłym centrum Los Santos, gdzie możemy sobie stanąć tym pojazdem i z daleka graczy namierzać, rozwalać, namierzać przez budynki. Absolutnie nie potrafię tego pojąć, jak to działa, to jest cheat, to jest absolutnie cheat. I jak naprawdę bardzo się wkurzę, jak będą mi ci gracze przeszkadzać mega w tym, w moim graniu, to wtedy sobie tego Czernoboga jakoś odpalę, kupię go sobie, nie wiem, szarki i będę cisnął po tych graczach, kurczę, mnie rozwalających, bo jest to absolutnie fajna rzecz do takich problematycznych sytuacji, moi drodzy. No nic, dostarczymy sobie jakiś ładuneczek. O, do banku Pacific Standard. A, wiem co to jest. Tu nam się przyda zwykły buzard. O ile mogę go sobie zamówić. Powinno się dać. A, tam trzeba dużo zniszczyć. Można to zrobić rakietami. Można zrobić to miniganem, ale z miniganem będzie taki problem, że no... Właśnie, jeśli chodzi o tego czerwonego buzarda, on jest bardzo, bardzo wytrzymały na jakiekolwiek tam ataki. Nie wiem, czy będę mógł go nawet zniszczyć z rakiety. Od razu. Lucek, świetny cel. Tak, on jest bardzo wytrzymały akurat w tej misji. Zobaczcie, wytrzymuje ponad jedną rakietę, więc... To nie jest wcale takie głupie brać go na tą misję i lecieć w kilku graczy, żeby tam coś rozwalić. On tylko na tej misji, on jest nieopancerzony, nie ma żadnych rakiet, żadnych miniganów, nic takiego. Nie jest wcale głupi pomysł brać go sobie na tą misję i tam lecieć, żeby coś zrobić. Tak, bo w momencie, kiedy teraz ktoś mnie zaatakuje z rakiety mojego buzarda, no to znikam z radaru, krótko mówiąc. I koniec. A tamten czerwony buzard, jak ktoś się jeszcze... O, się, tu jakiś gracz jest. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie widzi. Nie, zasnął, okej. A jak ktoś mnie teraz z rakiety raz, to cyk, a tamtego czerwonego to no to ciężko by było go zniszczyć. To jest takie ciekawe, że niektóre te pojazdy w misjach potrafią dużo, dużo wytrzymać. No i jestem ciekawy tego nowego update'u. Zobaczcie, mam 1,5 miliona dolarów na koncie. Czy to jest dużo? Coś ty. Podejrzewam, że jeśli na pewno będzie to jakaś działalność, a cholera wie co to będzie. Na pojazd na pewno żaden, już wiem, że na żaden pojazd mnie nie stać. Ja tutaj cały czas walczę o tą akulę, żeby ją zdobyć. To jest fajny pojazd, podoba mi się. Można nim znikać standardowo już jak sobie go kupicie. Jeśli sobie warsztat tam tuningowy kupię w moim, jak to się nazywa? No, hangarze, to... No czekaj, ja tu chyba kojarzę jak to było. To wtedy będę mógł sobie do niej zainstalować rakiety, znikać z radaru, robić te wszystkie juicy stuff. Zaraz sobie tak, musimy wylądować na dachu. Nie, czekaj, dupa tam, nie lądujemy. Od razu namierzamy tych gnoi tutaj. Cyku, cyk. Teraz oni bardzo mocno biją, więc po prostu zniszczmy ich z daleka. To powinno pójść szybko buzardem. Jeśli byście mieli tu Savage'a, o, Savage'em by się to fajnie robiło. On ma to takie działko fantastyczne. Albo na przykład na dwóch to najlepiej mieć Huntera wtedy. Hunter to wiecie, działko i ono ma takie wybuchowe. Albo Valkyrią też dałoby się to fajnie ogarnąć. A nawet właśnie Akulą, bo Akula wbrew pozorom to przednie działko, które obsługuje strzelec. Jest bardzo, bardzo wytrzymałe. Znaczy wytrzymałe, dużo... O właśnie, koniec. Koniec już mojego latania. Bardzo dużo obrażeń potrafi zadać. No, tak jak mówiłem, ci przeciwnicy tutaj potrafią mocno bić. I trzeba się z tym liczyć. Teraz moim zadaniem jest rozwalić wszystkie skrzynie. Lubię robić tę misję, wiecie? Co to? Ja mam autocelowanie włączone. Shit, wbiję mnie do tej sesji. Przełączyły mi się ustawienie, jak byłem chwilę na singlu, na PlayStation. I teraz mam autocelowanie włączone, a teraz właśnie gram na PlayStation bez autocelowania. Powiem wam, rzeczywiście jest fajniej, ciekawiej. Nie masz takiej głupiej świadomości, że zaraz jedziesz sobie samochodem 700 na godzinę, a tu cię jakiś gracz rozwala auto-aimem, tak? To jest naprawdę...
wkurzające. Nie, a też... wow, shit! Też można się fajnie nauczyć strzelać na padzie, wbrew pozorom. Chociaż dalej jest to dla mnie dziwne, delikatnie mówiąc. Ale można jakoś tam przywyknąć i po dłuższym czasie grania da się tam jakoś nawet fajnie pograć. Spokojnie. Okej. Teraz znowu zginę, ale to nie szkodzi. Tutaj zawsze będę cię respawnował na dachu, więc nie ma problemu. Takie mam wrażenie, grałem teraz w jakąś grę z 60 FPS-ami na PC-cie. Tak się przesiadłem na tą konsolę i przez chwilę miałem wrażenie, że jest tu 20 FPS-ów. Oh my god. Jeśli oglądaliście na moim drugim kanale, o hobbystycznym moim kanale, gdzie recenzowałem właśnie PlayStation i konsolę Xbox One X, PlayStation Pro i Xbox One X, to tam wypowiadałem się na temat tych sprzętów, że one są ogólnie bardzo fajne, że specjalnych różnic między nimi nie ma, ale tak po dłuższym użytkowaniu muszę przyznać, że PlayStation ma dużo gorszą kulturę pracy w porównaniu do Xboxa. Xbox jest praktycznie bezgłośny, nawet jak jeśli gram w bardzo wymagającą grę, taką jak, nie wiem, Assassin's Creed, czy jakąś inną bardzo, bardzo wymagającą grę. A tutaj takie GTA potrafi sprawić, że PlayStation bardzo, bardzo głośno chodzi i się nagrzewa. Ach. Nie ma drogi na skróty, niestety. Także pod tym względem PlayStation troszeczkę się pałkę, ale no, bardzo lubię ogólnie PlayStation i gdyby nie to chłodzenie, to dałby mi dychę. 10 na 10. No weź, weź się nie zabij! Mein Gott! Kurde. W ogóle to sterowanie na padzie dalej jest dla mnie takie dziwne. Chociaż w niektórych sytuacjach jest fajniejsze od klawiatury i myszy. No proszę, nie zabij jej. Weź jakąś broń i go zamorduj. Dobra, teraz autocelowanie się przydało. Jezu. To jest takie dziwne, bo to jest... Ach, czasami jak się przesiądziesz z peceta, zwłaszcza z jakiejś strzelanki i próbujesz grać w GTA, to okazuje się, że jest tak dziko i to tak strasznie dziko. No dobra. Teraz chyba będę mógł... O nie, tutaj jakiś śmigłowiec mi wyskoczył. Czekaj. Dwa śmigłowce. No złaś. Złaś, Asuka. Dzwonimy w takim razie pod Dukesa i żeby nie być gołosłownym, zobaczycie, jaką ten pojazd daje nam przewagę, jaki jest szybki i uniwersalny w sumie trochę. Można z niego strzelać, ale... O właśnie! Ostatnio zauważyłem, że Kuruma została troszeczkę znerfiona, bo kiedyś w Kurumie można było strzelać też do tyłu, a teraz można strzelać tylko do przodu, będąc w niej w środku. Także nie tylko Dukes jest pod tym względem słabszy, ale w Kurumie też tak jest. No i Kuruma wytrzymuje tylko jedną rakietę, to znaczy nie wytrzymuje wcale. Po prostu wybucha od jednej rakiety, a Dukes wytrzymuje dużo więcej, więc jest fajniejszy. Dobra, tego sobie ściągniemy troszeczkę. Mam nadzieję, że dobiegnę. Okej. No i teraz mogą mnie pocałować w pałkę. To znaczy, mogliby mnie zastrzelić, gdyby stali na ziemi i strzelali prosto w lukę w okienku. I teraz właśnie w Kurumie, jeśli ktoś strzela nas w te małe szybki, też może nas zabić. Kiedyś absolutnie było tak, że jeśli ktoś strzelał do Kurumy, w cokolwiek by nie strzelał, nawet w tą małą szybkę, w tą dziurkę gdzieś tam, to i tak nie był w stanie nas zamordować, nawet zabrać zdrowia, czegokolwiek. A teraz da się zabić kogoś w Kurumie z pistoletu, nie wysadzając jej. To jest ciekawe. Nerfią te pojazdy. Znaczy, podejrzewam, że jakoś tam balansują, ale to jest na takiej zasadzie, że nowe pojazdy są super mocarne, a te stare są... robią się takie po prostu do dupy. Tak właśnie... A propos Czernoboga, też mówiłem, że on jest niby teraz zbugowany i taki scheatowany, że może namierzać innych przeciwników przez ściany. Te rakiety, jak przelecą jakąś tam odległość, znikają i nagle pojawiają się przy innym przeciwniku, wysadzając go w powietrze. Tak było z wieloma pojazdami, które rzeczywiście były bardzo mocne na początku, gdy były, wiecie, wypuszczone, a później, gdy pojawiły się nowe pojazdy z nowego update'u, te samochody zrobiły się po prostu słabe. Na przykład była taka ciężarówka z napędem chyba na 8 kół. Ona była bardzo mocna, na przykład jechała na jedynce to sobie powoli, tak ten, a wrzucała dwójkę i nagle się tak super mocno rozpędzała, że prawie że wyskakiwała, jak wjeżdżaliśmy pod pionową górę, powiedzmy, jakąś tam skałę, cokolwiek. A teraz jest normalna.
Nie wiem, jak jest w przypadku BWP, ale BWP też miało w pewnym momencie na dwójce, jak wrzuca dwójkę, czyli tak jedynka, tak idzie sobie powoli, jak wrzuca dwójkę i jak tak ją wystrzeliły to BWP. Też miało takiego kopa. Nie wiem, jak jest teraz, bo to było chyba z aktualizacji Gun Running, no nie? A teraz jest ta nowa aktualizacja, nowa stara już w sumie. I chyba BWP nie jest takie dobre. Nie widzę, żeby jacyś gracze w ogóle próbowali walczyć z tym pojazdem. Tak więc, no, moim zdaniem Rockstar specjalnie buguje te pojazdy w GTA po to, aby wprowadzić nowe, które są drastycznie lepsze od tych wcześniej. Na przykład pamiętacie taki filmik, kiedy miałem opresora i poleciałem nim w kosmos bardzo wysoko? Bez problemu dało się to zrobić. Nie było w tym nic nadzwyczajnego, po prostu trzymało się cały czas na padzie gałkę do dołu. Zresztą się, żeby pojazd przechylić, wiecie, koło do góry, dać i te. Wciskało się do palacz raz, żeby się odbić od ziemi i on w zasadzie robił całą resztę, mając otworzone skrzydła. Lecieliśmy w kosmos. Bez żadnego problemu. Po jakimś tam małym update'cie skorygowali to, moim zdaniem dobrze, chociaż dawało to sporo frajdy w sumie, no nie było to jakieś złe. Tak samo teraz można na przykład odwrócić Deluxo do góry kołami podczas lotu i ono wtedy lecąc tyłem może lecieć mega, mega szybko, szybciej niż jakikolwiek pojazd w GTA. I mówię tu nawet o pojazdach lotniczych, takich jak Laser czy najszybsza Hydra nie jest najszybsza. Pyro jest najszybszym samolotem, znaczy samolotem z najwyższą prędkością maksymalną, bo to też były kłótnie, że jak to Lucek, Hydra nie jest szybsza od Lasera, przecież to Laser jest szybszy. No ale właśnie, jak rozumiesz szybkość? Bo dla mnie jak coś jest szybsze, to po prostu osiąga wyższą prędkość maksymalną, nie? Laser jest dużo zwrotniejszy i szybciej startuje od Hydry, ale to Hydra ma wyższą prędkość maksymalną od Lasera, krótko mówiąc. To jest w sumie dziwne mówiąc tak o odrzutowcu, no ale w GTA takie są zasady. Z drugiej strony najnowsze testy pokazują, że Pyro jest najszybszym odrzutowcem pod każdym względem, czyli i najszybciej się rozpędza, i najszybciej startuje, i ma najwyższą prędkość maksymalną, ale jest auto... jest do dupy po prostu, nie ma o czym mówić. Nie kupujcie tego Pyro, to ma to tylko rakiety jakieś bzdetne i w zasadzie tyle. Nie ma nic nadzwyczajnego. Pyro. Nie no, fajnie się tym lata ogólnie. Taki dosyć spoko jest. Tam też można było coś zbugować z tym, aha, można było zniszczyć tylne skrzydło w taki sposób, żeby Pyro jakoś tam super latało z bardzo dużą prędkością maksymalną. Ale pewnie to też załatają za jakiś tam czas i tyle. Także nie przejmujcie się. Ja to chyba na jakimś live'ie próbowałem nawet zrobić. Śmieszy mnie to wszystko, bo wiecie, Rockstar robi taką wodę z mózgów nam graczom. Czasami nie wiemy, czy coś opłaca się kupić, czy nie. Tak różnie bywa z tym wszystkim. Klasa standardowa, Banshee 900R, ok, później sobie jeszcze jakieś paczuchy dostarczę. Czekam tylko, jak jakiś gracz mnie zaatakuje, ale chyba wszyscy są spokojni albo są AFK, bo nikt mnie nie rozwala. Gdyby było więcej graczy w sesji, no to na pewno bym miał kogoś na głowie. Ale to jest ciekawe, bo jest weekend i naprawdę jest mało graczy w GTA na tej sesji. Może ja wbiłem na taką małą sesję, mi się udało, ale przeważnie jak wbijałem do GTA, to było dużo graczy na sesji. Ale co się zmieni? Spokojnie. W tym tygodniu na pewno wyjdzie jakaś informacja o nowym update'cie, bo mamy spore zniżki w GTA. Mamy jakieś tam zniżki, chyba jakieś podwójną kasę za wyścigi czy coś takiego. Także to są oznaki tego, że pojawi się najnowszy, jakiś tam nowy update jakoś niedługo, a jeśli nie pojawi się sam update, to na pewno pojawią się jakieś informacje na jego temat, jakiś zwiastun, cokolwiek, tam Rockstar na pewno nam coś podrzuci. No bo samochody i w ogóle wszystkie pojazdy misji adwersarzy chyba też już się wyczerpały z tego ostatniego update'u. Z tego co wiem, to właśnie Comet SR był ostatnim pojazdem, jaki Rockstar miał do dodania, no nie? Z tych ukrytych samochodów. Więc no, nie zostało im nic innego, jak po prostu wrzucić nową aktualizację, nad którą już pewnie pracowali jakiś tam czas. Ja jeszcze nie przeszedłem sobie wszystkich
napadów, które były do zrobienia na konsoli. Znaczy na konsoli nie przeszedłem tych napadów z tego najnowszego dodatku. Chyba. A może właśnie na konsoli przeszedłem, a na PC-cie nie przeszedłem? Cholera wie, już się trochę pogubiłem. No nie pamiętam. Gdzieś tam przeszedłem. Gdzieś tam załatwiłem tą sztuczną inteligencję, coś tam. O, na szczęście nie będzie trzeba strzelać z pojazdu. To jest najgorsze. Jeśli trzeba strzelać i scelować w głowę kierowcy i zatrzymać samochód, bo wtedy... jeszcze z motocykla... Nie, z motocykla w sumie to bez znaczenia, czy na motocyklu, czy nie na motocyklu. Okej. Ukradni Banshee. No git. I teraz zróbmy to po ludzku. Dobra, tu się autocelowanie akurat przyda. Chociaż mówię wam, przyjemniej się gra bez autocelowania jednak. Jakoś tak fajniej mi było. Hopsu. No nawet trochę hajsu mieli przy sobie. Nice. Wow. Jeju. Wcelowanie w głowę nie jest takie proste na konsoli. Tam chyba jeszcze jeden był gdzieś schowany. Boję się, że wyskoczy i zacznie mi strzelać do mojego samochodu, więc sprawdźmy to, ale nie. Jest git. Bardzo ładne Banshee. Czy Banshee powinno się czytać. Żółciutkie, z mega super spoilerem. Jaki neon, ty! Spoko wygląda, podoba mi się. Jedziemy do garażu zwrócić to, znaczy dostarczyć. Podejrzewam, że za moment zaczną mnie boty strzelać i obniżą wartość mi tego samochodu, zniszczą mi go po prostu. Będę musiał go naprawić i oczywiście zapłacić za naprawę. Tutaj chyba można było jakoś na skróty zjechać coś. O, śmigłowiec jeszcze. Dobra, jeśli chodzi o takiego małego tipa odnośnie uciekania od śmigłowca, nie strzelajcie do niego. Po prostu jedźcie jak najszybciej możecie. Akurat jakiś gracz jest w tym miejscu, gdzie ja mam dostarczyć samochód. Mam nadzieję, że mnie nie wybuchnie czy coś. O, shit. Już 700. Dalej. What the fuck? Coś tam... Śmigłowiec się rozwalił. Nice. Widzicie, mówiłem, że nie trzeba go rozwalać. Okej. Nie wychodź z tego magazynu. Czasami tutaj gracze tacy wredni zostawiają bombki. Trzeba na to uważać. Ale tym razem jest okej. $700, całkiem nieźle, ale miałem bliziutko do magazynu, no jest to klasa standardowa. W sumie dziwne, no nie? Bo żeby stunigować Banshee 900R ubanego, to trzeba wydać kupę szmalu, a tutaj jak widać, ładniusio. Ej, piszcie w komentarzach, co myślicie o nowym update'cie, co się w nim pojawi, jakie są wasze spostrzeżenia, to co się zmienia w GTA odnośnie tego, co mówiłem, że Rockstar niektóre pojazdy nerfi, inne jakoś tam wzbogaca czy coś. Myślę, że to jest jakaś tam akcja promocyjna w kierunku kupowania sobie nowych pojazdów. No ale z grubsza... I tak to jest wszystko tak zrobione, żeby kupować nowe, żeby wydać pieniądze nowe i w ogóle. Czy on mnie chce atakować? Ja nie atakuję, a to dziwne. Ja mam taką zasadę, że nie atakuję pierwszy. On mnie też nie atakuje. Dobrze. To ja go też nie atakuję. Zobaczymy, jaką ma furę. Kuruma. Bezpiecznie. Zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online na PS4, jak sobie rozwijam tu swoją gospodarkę. No i trzymajcie się. Na razie. Cześć.